Tak, a teraz zobaczmy dośrodkowanie. Piłka dochodząca. Tak, i od razu przedłużona pierwszy i strzał i no, tutaj. Strzał niecelny, ale zagrożenie. Pierwsze pod bramką Piasta, Nowa Ruda. Tak, Polak tutaj aktywny, jeśli chodzi o wyprowadzanie piłki. O, teraz Od biała się piłka i piękna ale piłka, ale faktycznie. spalony, a i tak gola nie mieliśmy. Ale Piast też zaczyna krótko, nie ma wydłużania gry. Choć to może się teraz źle skończyć, smektała w polu karnym. No po rykoszecie i niewiele całe szczęście zabrakło. Dla Piasta, tylko rzut rożny. Nie wiem, czy trener Jacek Fojna teraz trochę nie skoryguje tego krótkiego wyprowadzania piłki. No warunki nie są idealne do tego, żeby w taki sposób wyprowadzać przy tak wysoko ustawionej z drużynie. Uwaga, rzut rożny. No znowu Tomaszewski i bramka i na 1-0. 1-0 dla Baryczy. Tomaszewski strzelcem bramki na 1-0. O, w 11 minucie gospodarze wychodzą na prowadzenie. No i tak, no i konsekwencja tego krótkiego wyprowadzenia. Piłki Szukiełowicz na prawą stronę. Dośrodkowanie w pole karne. Baryczy, poślizgnęli się obrońcy. No i nie wiem, czy tam nie było ręki Paradowskiego. To przynajmniej sugerują zawodnicy z Nowej Rudy. Tak, to out dla gospodarzy. Dla gospodarzy, którzy już wznowili grę Smektała. Paradowski, dobre dośrodkowanie i od razu chciał Grzelczak. No niezła, 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 niezła próba. Niezła. Białasik utrzymuje się przy piłce do Garwola. Ten do Miki. Zobacz jeszcze. Znowu Garwol. Aż uderza. Uderzenie Garwola. No. Stępina. Znowu Stępin. Dobrze, zabrał się teraz Stępin. No i... Ale teraz zapowiada się, że może być fajna akcja zespołu gospodarzy. O, wydaje mi się, teraz chyba mieliśmy sytuację. Powiem, czy gdzieś tam Młodziński. Tak, o, tak, Młodziński tutaj. Nie wiem, czy specjalnie. Chyba nie, bo nie żółta kartka, a czerwona mogła się należeć. Tak, o to zresztą tego domagają się tutaj ławka rezerwowych gospodarzy. Jest teraz na połowie boiska, do niego kierowana piłka, nie, na pewno nie ma spalonego, poświstajło sam na sam. Poświstajło. Uderza i mamy 1-1. Ależ tam się ta druga połowa pięknie otworzyła, 47 minuta. No bardzo wysoko Barycz i pokarało to zespół gospodarzy. Przytomnie obsłużył jeden z zawodników Piasta, nie zwróciłem uwagę, który... Mateusza poświstajło, który... Natomiast teraz z lewą stroną. Goście, uderzenie. Aż poprzeczka. No trzeba przyznać, że te pierwsze 8-9 minut tej drugiej połowy, no tutaj Piast jakby po jakimś mocniejszym wiadrze witamin. O, Grzelczak teraz. Grzelczak przejął piłkę, zobaczmy. Przebitka dla niego. Nie ma spalonego. Zmarnował tą sytuację. No sytuacja sam na sam Smektały. No pięknie wyłożył mu to Piotr Grzelczak. Mika. Uruchomił Młodzińskiego, który dośrodkowuje w pole karne, poświstajło. Nie wiem, czy nie był pchany. Tak, tymczasem kolejna Dolnośląska, czwarta liga i Piotr Grzelczak, który uruchamia z prawej strony Stępina, a ten próbuje uderzenia z dystansu. Zobaczmy, ale dobrze teraz. Jaroszewski pewnie. A, 71 minuta już na zegarze. Teraz fajnie chciał to przedłużyć Piotr Grzelczak. W ostatnim meczu u siebie. Oj, teraz dobre wejście. Teraz dobrze poszedł. Już przy samym polu karnym zagrania do lewej strony. O, przestrzelił teraz. Wydaje mi się, że Tragarz. Tak, bardzo to Tragarz. Dobrym. No ale tutaj musi Barysz naprawdę bardzo uważać, bo już tak straciła bramkę wyrównującą ten wynik spotkania. O, teraz dobra piłka jeszcze raz. Tragarz, Tragarz. I udało się. Udało się nie stracić bramki, powstrzymać ten strzał Tragarza, że faktycznie trzeba przypilnować Matusika, który dopiero co wszedł na boisko. Dośrodkowanie. O, dobre uderzenie teraz i mamy bramkę. Mamy bramkę na 1-2. 1-2, no niespodzianka. Niespodzianka w słowie, to zamieszanie tak naprawdę nie było do końca widać. Pierwsza interwencja bramkarza jeszcze skuteczna przy dobitce. Przy dobitce niestety był bezradny.
Przegrywany śpiewacz ten bardzo jednego. Oj, uwaga, bo teraz zabawił się w polu karnym jeszcze obrońca. I mamy 3 do 1. No teraz naprawdę klops, można by powiedzieć. No niepotrzebna zabawa we własnym polu karnym. I bramkę zdobywa z tego, co teraz mi się wydaje, Oliver Zabrzeski. Zabiera się w pole karne, Kotowicz dośrodkowanie i tutaj Jaroszewski dobrą interwencją, ale dalej jest Gil przy piłce, zobaczmy, zakręcił. Ładnie. Teraz próbuje i tak, mamy bramkę na 2-3. Prowadzony przed chwilą Jakub Gil. Jeszcze daje nadzieję Baryszy na to, że tutaj punkty można zdobyć. To zabrał piłkę teraz. Ładnie zaczarował w polu karnym. Leżył po krótkim słupku, panie Januszu, czemu tak późno chciałoby się powiedzieć? Tak, to wspominałem, że dobra zmiana Gila w Biedroniowie. No nie doczekał się piłki Grzelczak. Próba uderzenia z dystansu zablokowana. Dowiak, jednego z zawodników Piasta, ale walczy tam, nic nie było, Dowiak. Aż to piłka pod nogą Grzelczaka i mamy 3-3! Radek, jak ty to zrobiłeś? No 3-3, no aż musieliśmy... z tych emocji tutaj przybić sobie piątkę, dlatego że... No, drodzy państwo, nie lubię mieć racji. Znasz się na tej piłce, Radek. Brzydzę się tym, jak mam rację, to masz wspaniałe emocje i widzimy, że dla Baryjczy to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze będzie walka o to, żeby zgarnąć pełną pulę. Mimo 50 sekund regulaminowego czasu gry, to jeszcze będzie walka o pełną pulę. Świetny mecz, 6 bramek i